Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś opowiem wam trochę o tym, jak wygląda, pokażę wam mój taki normalny dzień podczas lockdownu na Bali. Jeżeli nie kojarzycie w ogóle, o co chodzi, to od 3 lipca na Bali mamy taki najbardziej restrykcyjny lockdown do tej pory. To nadal nie jest aż tak restrykcyjny, jak w wielu, wielu państwach na świecie było. Także nie zrozumcie mnie źle, to nie jest żadna forma narzekania, to wiele razy podkreślałam, ale jeżeli tak się zdarzy, że akurat ktoś nowy trafi tutaj na mój kanał, to chciałabym tylko wyjaśnić, że to są najbardziej restrykcyjne zasady na Bali wprowadzone do tej pory. Między innymi wszystkie restauracje są zamknięte, jeżeli chodzi o jedzenie w środku. Zamknięte są siłownie, oprócz tych kilku wyjątków, które zapłaciły łapówkę i wpuszczają ludzi z tyłu albo bokiem. Widziałam też takie akcje, że właśnie policja wbijała do takich miejsc. Natomiast poza tym, plaże są zamknięte, ale jest kilka miejsc, gdzie można tak półlegalnie przejść, bo są kawiarnie na plaży, skąd można wziąć kawę na wynos. Także da się to jakoś obejść w miarę legalnie, powiedzmy. Natomiast jest bardzo dużo patroli na ulicach, jest bardzo dużo patroli, które stoją na takich większych skrzyżowaniach oraz na wjazdach do miast i mamy zakaz podróżowania pomiędzy miastami. Teraz już słyszałam, że troszeczkę mniej są te zasady tak bardzo restrykcyjne. Wcześniej było o wiele, wiele mocniej, także nie przepuszczali pomiędzy miastami. Teraz już powoli się to zaczyna uspokajać, ale miałam nadzieję, że wczoraj dam wam, wczoraj albo dzisiaj, mieliśmy usłyszeć nowe zasady lockdownu i wszyscy mieli nadzieję, że się skończył i że będzie można wrócić do takiego normalnego balijskiego trybu życia, ale niestety nie, na razie jest przedłużone. Z tego co słyszałam, to o kolejne 5 dni, ale na razie jeszcze jakieś takie informacje oficjalne nie dotarły do nas, więc zabiorę was dzisiaj na taki mój... Pokażę wam dzisiaj, jak wygląda moje życie podczas lockdownu. Wcale nie jest tak źle. Jedyne, nad czym ubolewam, to to, że nie mogę na plażę wychodzić, bo ja mam Zosia. Mam Zosię, która tutaj podchodzi. O, mam tego małego szkraba. Się przekręciła, mam nowy statyw, znaczy nowy, stary statyw, nie mogę znaleźć tego, z którego normalnie zazwyczaj korzystam. Ty gdzieś posiałam mój standardowy statyw, z którego korzystam i właśnie mam jakiś taki inny zapasowy i strasznie mi lata taka regulacja. No nic, ale i tak mam nadzieję, że uda mi się nagrać, więc tylko szkoda mi strasznie jest plaża, tylko że Zośka, mój piesek, lubi sobie pobiegać po plażach, wyszaleć się z psami, poskakać przez falę. No ale trudno, musimy być twarde i myślę, że wytrzymamy. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie robię zazwyczaj rano, jest napicie się kawy. I zazwyczaj jem śniadanie też do kawy, ale skończyły mi się produkty spożywcze, więc muszę pojechać do... Dobra, kawka. Muszę pojechać do sklepu spożywczego i to też będzie dobra okazja, żeby wam pokazać, jak teraz wyglądają zakupy w spożywczakach. Możecie być zaskoczeni. Ja teraz ostatnio robię kawę z praski francuskiej. Jestem bardzo zadowolona. Ciekawa jestem, czy są jacyś z was, którzy też korzystają z tego sposobu. Jest bardzo szybko, wygodnie, więc na razie zostaję przy tym. A potem to jeszcze nie wiem, co wam pokażę. W sumie to takie ostatnie moje dni były dość nudne. Byłam ostatnio na takiej mini imprezy, powiedzmy pożegnalnej moich znajomych, bo dużo ludzi teraz wyjeżdża niestety z Bali. I to nie turystów, tylko takich ludzi, którzy mieszkali tutaj na długi, długi czas. Ostatnio to 11 moich znajomych wyjechało, także zaczyna się robić poważnie, naprawdę zaczyna się robić poważnie, bo w zeszłym roku dużo ludzi wyjeżdżało, ale to, tak jak wspominałam, głównie byli turyści. Ja na pewno zostaję, po pierwsze dlatego, że mam tutaj Zosię, mojego pieska, po drugie dlatego, że mam tutaj moich znajomych, moich przyjaciół, a po trzecie dlatego, że uwielbiam moje życie na Bali. Podjechałam teraz pod taką jedną z głównych ulic, które znajdują się w Canggu, czyli w tej okolicy na Bali, gdzie ja mieszkam. Jestem na ulicy, która nazywa się Batu Bolong i pomimo tego, że no jest jakiś ruch tutaj, jak możecie zobaczyć, nie jest tak, że ulica jest całkowicie pusta, to to jest naprawdę nic w porównaniu z tym, co tutaj się działo przed 3 lipca. Tak, przed 3 lipca. Już się zakręciłam i zapomniałam, który miesiąc jest przez sekundkę. Widać zdecydowaną różnicę w tym, co tutaj się dzieje. Ja teraz podjechałam tutaj, dlatego że za mną znajduje się sklep, w którym zazwyczaj robię zakupy spożywcze. To jest sklep, który nazywa się Frestive i to jest jeden z takich, powiedzmy, bardziej zagranicznych, takich bardziej zachodnich sklepów. Tutaj jest po prostu mi najwygodniej robić zakupy. Trochę jest drożej niż w innych sklepach, ale też teraz, zwłaszcza w takim momencie, jak są nałożone lockdowny, no to nie będę jeździła nigdzie po jakichś dziwnych miejscach, bardziej oddalonych,
tylko po to, żeby zaoszczędzić kilka złotych. Tutaj mam wszystko pod ręką i dzisiaj robię zdrowe zakupy. Mam w planach kupić jakieś dobre składniki na sałatkę. Dużo zdrowych rzeczy. Teraz przez ostatnie kilka dni chcę starać się jeść jak najzdrowiej tylko będę mogła. Mam już w lodówce dość sporo owoców, również część owoców sobie zamroziłam, a dzisiaj czas na warzywa i składniki sałatkowe, także chodźmy. Ostatnio tak niewiele się u mnie dzieje ciekawych rzeczy, że to wyjście do sklepu spożywczego to jest taki fajny highlight w moim dniu dzisiejszym. A także zakupy spożywcze to jest zdecydowana... Zawsze w sumie lubiłam robić zakupy spożywcze, ale teraz od kilku dni, no to naprawdę to jest po prostu rozrywka level max. W związku z tym, że na Bali większość osób podróżuje skuterami, ja również. To jest mój rumak, to jest Honda Vario. A no to prawie zawsze mam szmaciankę pod siedzeniem. Na Bali, jeżeli nie wiecie, to nie dają tutaj plastikowych, darmowych torebek. Wprowadzono zmiany prawie 2 lata temu. W zasadzie, kiedy tutaj przyjechałam po raz pierwszy, to akurat wprowadzono takie nowe prawo, że nie można dawać darmowych, plastikowych torebek i w ogóle nie powinno się dawać plastikowych torebek. Kurczę, coś mam nie tak z tą maseczką, cały czas mi zjeżdża. I tutaj na przykład w Frestive oraz w Pepito, czyli w drugim takim zachodnim sklepie, który jest za mną, to jeżeli się zapomni wziąć ze sobą jakąś szmaciankę czy jakąś torebkę, to można kupić właśnie takie materiałowe. Także to mi się bardzo podoba, natomiast w takich małych, lokalnych sklepikach niestety często automatycznie jak płacę, to otrzymuję darmowe reklamówki, więc wiecie, zmiany są wprowadzane, ale jeszcze nie wszędzie obowiązują. No co jest tą maseczką nie tak? Muszę sobie ściaśnić troszeczkę te paski. A no i oczywiście jest obowiązek chodzenia w maseczkach na Bali. I ostatnio było kilku obcokrajowców deportowanych. Podobno za to, że nie chcieli założyć maseczek, zostali złapani bez oraz odmówili założenia maseczek. I to może brzmieć trochę dramatycznie, ale zazwyczaj, kiedy tak się dzieje, że ktoś jest deportowany albo aresztowany, to tutaj na Bali zazwyczaj naprawdę wystarczy, że nie będzie się chamskim, to raczej się nie wpadnie w kłopoty, w tarapaty. Ja nie wiem oczywiście jak było, ale pamiętam jak jeszcze przed pandemią było tak dużo obcokrajowców, którzy przyjeżdżali tutaj i kompletnie bez szacunku podchodzili do lokalnych osób, więc nie zdziwiłabym się, gdyby tutaj case'em było to, że nie dość, że oni nie chcieli założyć tej maseczki, to jeszcze byli chamscy. Dobra, jedziemy do domu, bo spada mi ta maseczka, muszę naprawić uszy, chyba mi się rozciągnęły. Zawijamy się do domu. Ostatnio wpadłam na całkiem spoko pomysł, jeżeli chodzi o ograniczenie mojego jedzenia. Znaczy chodzi o to, że ja mam problemy z tym, żeby nie objadać się, dlatego że przez połowę mojego życia chciałam przytyć. Nie mogłam nigdy przytyć, więc jadłam gigantyczne porcje, a później spowolnił mi metabolizm, do tego doszły te wszystkie lockdowny, wszystkie blokady i tak jakoś troszkę mi się przytyło. No więc ostatnio wpadłam naprawdę na genialny pomysł. Może to nie jest jakiś rocket science, ale sprawdza mi się. Ostatnio po prostu stwierdziłam, że zamiast jeść cokolwiek, to będę każdy swój posiłek traktowała jako coś wyjątkowego i w każdym posiłku będą naprawdę super jakości produkty. To znaczy na przykład dziś miałam ser feta, który jest drogi na Bali, a w ogóle sery tutaj są o wiele, wiele droższe niż w Polsce. Teraz już jest lepiej, na początku jak zaczynałam wyjeżdżać do Azji, to ceny były po prostu kosmiczne. No ale mimo wszystko kupiłam kostkę sera, jakiegoś feta za chyba 30 zł, coś takiego, taką dosyć małą kostkę, nie jest to jakaś wybitnie, wiecie, duża. Więc zrobiłam sobie sałatkę z fetą, z oliwkami, oliwki też są dosyć drogie, kupiłam sobie takie trochę, wiecie, lepsze składniki. Dodatkowo też kupiłam sobie ostatnio mrożone jagody, w sensie jagody, mam na myśli berries, po angielsku jagodami nazywa się i truskawki, i maliny, po prostu takie czerwone mrożone owoce sobie kupiłam, one też są dosyć drogie.
Truskawki akurat są na Bali, ale to pewnie są jakieś importowane. Natomiast z tego co kojarzę, to nie ma porzeczek, raczej nie ma też malin, więc też właśnie kupiłam sobie tego typu owoce zamrożone, kupiłam jogurt, dawno nie jadłam takich rzeczy. Ja też nie jestem wielką fanką na przykład, nie wiem, smoothie bowl ani właśnie jogurtów jakichś takich z owocami, ale stwierdziłam, że kurczę, może czas się przełamać. Wczoraj właśnie zjadłam takie śniadanie, że mam zamrożone owoce w zamrażarniku mojej produkcji i je sobie zblendowałam razem z jogurtem. Do tego dodałam sobie świeżo pokrojone banany, takie płatki kokosowe. No i było całkiem nieźle. I zauważyłam, że od kiedy robię sobie takie, powiedzmy, droższe i takie jakby fajniejsze te posiłki, to mniej jem, bo nie napycham się byle czym. Także jeżeli chcecie, nie wiem, może to będzie też jakieś wejście dla Was. Wiem, że nie wszystkie metody sprawdzają się u wszystkich, ale na mnie to akurat działa. W międzyczasie w ogóle teraz ściągam sobie też odcinek Top Model. Coś ostatnio słaby internet jest na Bali, nie wiem do końca o co chodzi, ale już kilka dni próbowałam ściągnąć odcinek Top Model i cały czas mi się przerywa w trakcie ściągania, cały czas jest jakiś błąd, jakaś awaria z internetem. Także mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda to w końcu ściągnąć, bo już miałam nadzieję, że dwa dni temu się pojawi odcinek, bo chciałam w weekend się w ogóle za to zabrać, no ale nie udało się. Też jeżeli jesteście w ogóle ciekawi, co z moimi dziąsłami, no to jeżeli nie wiecie, to miałam usuwane dwie ósemki, zęby mądrości, dlatego że powykrzywiały mi zęby dodatkowo, no to jest bolesne i haczyłam też jeszcze, haczyły mi te zęby o policzki, już się od kilku lat przymierzałam. Operacja była dość skomplikowana, trochę się nacierpiałam i źle znosiłam bardzo gojenie się, miałam na początku gorączkę, a potem cały czas byłam na środkach przeciwbólowych. No to od 4 dni nie biorę środków przeciwbólowych, byłam na wizycie kontrolnej w poniedziałek, dzisiaj jest czwartek, jak to nagrywam. I okazało się, że wszystko dobrze się goi, tylko muszę po prostu bardzo uważać, żeby te dziąsła, bo to mam dziury nadal, żeby w tych dziąsłach, w tych dziurach nic tam się nie gromadziło. Więc muszę dość często płukać usta, mam już zdjęte szwy. No i mam dużo szczęścia, naprawdę, bo pomimo tego, że no bolało mnie, źle znosiłam ogólnie ten okres rekonwalescencji, to w porównaniu z tym, co Wy pisaliście w komentarzach, jak Wy znosiliście operację czy zabieg wyrwania zębów, no to ja miałam naprawdę dużo szczęścia, także już teraz jest naprawdę okej. I co, i tak naprawdę teraz jest już połowa dnia, trochę jeszcze zmontowałam jeden odcinek podróżniczy, ale on się pojawi prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Do tego ściągam właśnie Top Model, zrobiłam sobie jedzenie, nagrywam teraz ten odcinek i zaraz jeszcze popracuję nad Hati Hati. Przygotowałam już trochę zdjęć na Instagram, bo staram się robić taką nadwyżkę zdjęć, które będę wrzucała na Instagram, żeby to było bardziej sprawne i żebym nie musiała na ostatnią chwilę wybierać, który post dzisiaj wrzucę. Chcę to tak ładnie zaplanować, żeby kolorystycznie zdjęcia do siebie pasowały, żeby tematycznie też pasowały. Myślę też nad opisami do zdjęć, więc w sumie sporo już dzisiaj zrobiłam, ale nie wiem, czy to będzie... Zobaczę, może dzisiaj jeszcze pójdę na plażę. Jeżeli pójdę na plażę, to pokażę Wam, jak można się tak legalnie całkiem dostać na plażę, dlatego że jest kilka kawiarni, które są otwarte i z których można wziąć kawę na wynos, więc pomimo tego, że to wygląda jakby się tam szło nielegalnie, to jednak jest to legalne. I sama byłam świadkiem, jak Banjar, czyli taka policja lokalna, nie czepiała się ludzi, którzy biorą z tamtych miejsc kawę na wynos, także... Pokażę Wam, bo to dosyć ciekawie wygląda, bo tutaj jak się wchodzi na plażę, w tej okolicy, gdzie ja mieszkam na Bali, to są bramy takie i są ustawione blokady na tych bramach. I tam akurat przy jednej z plaż, są jakby tak... Trochę to wygląda, jakby to było nielegalne. Dziwne tutaj sprawy są. To jest tak, że niby coś jest nielegalne, ale jednak się przymyka na to oko. Zobaczę, jeżeli tam pójdę, to oczywiście wrzucę nagranie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. A poza tym to nudy, tak ostatnio właśnie przez to, że nie można za bardzo wychodzić nigdzie w ciągu dnia i trzeba ograniczać podróżowanie, to tak też aż mi się tak odechciewa. Zaraz chyba poćwiczę sobie, odpalę może coś na telewizorze, rozłożę matę i sobie trochę poćwiczę, poruszam się, żeby dalej wracać do formy. Aczkolwiek ostatnio czuję, że moja forma jest całkiem niezła, naprawdę. Wydaje mi się, że nie jest najgorzej. W ogóle Aleksa do mnie napisała chyba z 10 minut temu i spytała się, czy nie chcę z nią pojechać w przyszłym tygodniu na hike na górę Batur.
To jest drugi najwyższy szczyt, to jest wulkan w ogóle. I tam można zrobić taką wspinaczkę o poranku, to znaczy ona jest jeszcze w nocy, ta wspinaczka zaczyna się w nocy i chodzi o to, żeby złapać wschód słońca, będąc już na górze. No więc napisałam, że jasne i właśnie tak pogadałyśmy chwilę, że zostałybyśmy tam na dwie noce. Ona chce kolejny wschód słońca złapać z jednej z takich kawiarni, w których są piękne widoki. Wezmę tam drona, to jeszcze też postaram się polatać trochę i zobaczyć jakieś ładne widoczki. W ogóle tam na górze, na szczycie jest bardzo zimno, więc będę musiała się ciepło ubrać. Będzie przygoda, kolejna. No, nareszcie coś będzie się działo ciekawego. Właśnie tak Wam mówiłam, że teraz jeszcze cały czas są blokady na drogach, ale już nie są aż tak restrykcyjne. W ogóle tutaj na przykład na Bali w zeszłym roku też tak było, że mieliśmy lockdown, i on tak sobie trwał i też nie można było wchodzić na plażę. W końcu tak jakby coraz więcej ludzi zaczęło wchodzić na te plaże. Najpierw surferzy, potem ludzie, którzy ćwiczą na plażach, potem właściciele psów i bandżar tak przymykali oczy. Na przykład surferom pozwalali surfować do 9 rano, potem ich wywalali z plaż. Później było tak, że jak ktoś przyszedł i powiedział, że chce poćwiczyć, to pozwalali ludziom ćwiczyć. Później właściciele psów zaczęli przychodzić i mówią, że okej. I tak naprawdę to ja nie przypominam sobie, żeby oficjalnie w zeszłym roku, mówimy o okresie od marca do kwietnia zeszłego roku, czyli jakby początek wszystkich blokad, to nie przypominam sobie, żeby była taka konkretna data, kiedy w ogóle zdjęto te lockdowny, czyli jakby to w ogóle tak naturalnie nastąpiło i mam wrażenie, że znowu coś takiego się dzieje. W ogóle też jak mogliście zobaczyć, jak zrobiłam przebitki ze sklepów, to nie brakuje żadnych produktów i dokładnie to samo było w zeszłym roku. U nas nie brakowało ani makaronu, ani, uwaga, to najważniejsze, papieru toaletowego. Nawet przez chwilę nie było tak, że zabrakło papieru toaletowego. Mówię o tym dlatego, że pamiętam, co się działo w Europie między innymi, także tutaj taka ciekawostka. Zabrakło nam cebuli. Przez 2 tygodnie nie mogłam znaleźć zwykłej takiej białej cebuli, tylko były te takie malutkie czerwone, takie purpurowe. Wszystko w zasadzie, wiecie, no jest w miarę normalnie, nie ma jakiejś żadnej tragedii, dlatego ja też mówiłam od początku, że ja nie będę na to narzekać, natomiast nie mogę się doczekać, aż będzie można zjeść, będzie można się spotkać ze znajomymi w restauracjach albo w jakichś barach, żeby sobie wyskoczyć na drinka z koleżankami, posiedzieć, wiecie, wśród ludzi, bo to jednak, wiadomo, no może nie dla każdego, ale dla mnie, jak ja jestem zbyt długo odseparowana od ludzi, to wariuję. Lubię mieć swój czas, taki prywatny, ale potrzebuję kontaktu, potrzebuję zdecydowanie. Także półki w sklepach są pełne, tak naprawdę nie ma żadnej paniki, jest zdecydowanie puściej na ulicach, zdecydowanie puściej w sklepach. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ludzie rzeczywiście stosują się do tego nakazu, żeby jak najwięcej siedzieć w domu, czy wynika to z tego, że aż tak dużo ludzi wyleciało. No właśnie, tak jak Wam mówiłam, to tak dużo moich znajomych wyjechało, że to jest po prostu szok, ale też w ogóle były dosyć duże problemy z wyleceniem, z tym, żeby wyjechać stąd, żeby wylecieć, bo z Bali nie ma żadnych połączeń międzynarodowych, jeżeli chodzi o loty, tylko są połączenia takie, że trzeba polecieć najpierw z Bali do Jakarty i dopiero z Jakarty wylatuje się za granicę. I Indonezja teraz jest w red zone, czyli w ogóle słyszałam, że dużo mediów opisuje Indonezję jako najgorsze miejsce teraz, jeżeli chodzi o pandemię. I na przykład Singapur nałożył absolutny zakaz wjazdu dla jakichkolwiek osób, które w przeciągu chyba ostatnich, nie pamiętam teraz, 2 tygodni czy 3 tygodni przebywały na terenie Indonezji. Dubaj, jak ostatnio sprawdzałam, to jest zakaz wjazdu dla osób, które przebywały na terenie Indonezji, ale można zrobić tranzyt. Nie wiem, czy teraz coś się zmieniło, natomiast słyszałam i coraz więcej państw nakłada jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o ludzi przylatujących z Indonezji i też właśnie dużo moich znajomych potraciło bilety lotnicze, bo mieli już wcześniej zaplanowane wyloty, także trochę tutaj wyglądało to dramatycznie i z dnia na dzień zmieniano w ogóle decyzje dotyczące tego. W ogóle też ogłoszono, że żeby gdziekolwiek polecieć, to trzeba mieć szczepienia, a potem się okazało, że jak się wraca do swojego państwa, to nie trzeba mieć tych szczepień, ale czasami jednak niektóre linie wymagają tych szczepień. To jest strasznie pokręcona sytuacja. Cieszę się, że ja nie muszę w tym roku wylatywać, bo tylko by mi to stresu dołożyło, naprawdę. Ja być może przylecę do Polski w przyszłym roku, jeszcze zobaczymy. Nie jestem sama pewna, jak to będzie wyglądało. Być może, ale na chwilę obecną to cieszę się, że ja nie muszę przechodzić przez te wszystkie takie stresujące rzeczy, bo pamiętam, że w zeszłym roku w ogóle miałam mocny stres,
w związku z tym, jak zmieniano nam regulacje dotyczące wiz. I generalnie to co chyba, nie wiem, 2-3 miesiące zmieniano decyzję. I było najpierw tak, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak wiza awaryjna. Potem nam dali wizę awaryjną i powiedzieli, że do końca pandemii, do końca lockdownów będzie ta wiza awaryjna. Potem chyba 3 miesiące później powiedzieli, że a jednak nie. Później nam powiedzieli, że jak ktoś jest na wizie turystycznej, to nie może jej przedłużyć. A potem jednak się okazało, że można. To po prostu taki konkretny mindfuck w zeszłym roku. Więc ja teraz się cieszę, że mogę tutaj sobie spokojnie siedzieć. Inną sprawą w ogóle jest to, że ja czasami mam takie koszmary, powiedzmy. Koszmary. Czasami mi się śni, że jestem w Polsce i tak sobie myślę, Jezu, ja już siedzę 2-3 miesiące w Polsce. Co z Zosią? I w ogóle jakby nie wiem, jak ja się tam znajduję, ale strasznie jest to stresujące, bo ja nigdy nie mogę wlecieć później z powrotem do tej Indonezji i tak się zastanawiam, rozkminiam, szukam jakiejś drogi, zastanawiam się, dlaczego ja w ogóle wyleciałam. W ogóle co ciekawe, to czasami mam takie sny, tylko śni mi się nie, że ja muszę wlecieć do Indonezji z powrotem, tylko że do Hongkongu. I cały czas śni mi się, że wynajmuję jeszcze nadal tę taką małą klitkę, w której nagrywaliśmy razem z Gonciarzem odcinek. 7 czy tam 8 metrów kwadratowych, już nawet nie pamiętam ile tam było. I nie wiem, jakieś takie mam dziwne, pomieszane myśli po prostu. Także cieszę się, że to są tylko sny. Dzisiaj miałam w ogóle mega dziwny sen. Śniło mi się, że zaczynała się pandemia i każdy mógł sobie wybrać, w jaki sposób będzie chciał spędzać pandemię. I była taka opcja, że można na takie kolonie pandemiczne, kolonie pandemiczne, jak to cudownie brzmi. No i ja właśnie zdecydowałam się na wyjazd na takie kolonie pandemiczne i to chodziło o to, że po prostu wynajmuje się miejsce w takim dużym kondominium. Każdy miał mieszkanie, w ogóle co ciekawe, w każdym mieszkaniu była taka mini siłownia. To było bardzo fajne rozwiązanie. Do tej pory pamiętam, jak to mieszkanie wyglądało. No i to też, co ciekawe, było na Bali. Więc my, to znaczy wszyscy ludzie, którzy byli zainteresowani takim wyjazdem, zebraliśmy się w takim wielkim holu i czekaliśmy jedną noc. Wszyscy razem siedzieliśmy. To wyglądało tak jak trochę poczekalnia na lotnisku. No i ja się wtedy zaczęłam zastanawiać, kurczę, dlaczego w ogóle my tak blisko siebie siedzimy i dlaczego nie mamy w ogóle social distancing, skoro to ma być antypandemiczne, to chyba powinni jakieś zachować, nie wiem dlaczego ja miałam w ogóle takie myśli podczas mojego snu, to nie ma żadnego znaczenia. Później nas przywieźli autokarami gdzieś do innego miasta, gdzieś godzinę dalej, ale nie pamiętam, co to było za miasto. Gdzieś na Bali, ale jakaś wymyślona nazwa. No i potem tam nas zakwaterowali. Pamiętam, że ze mną jeszcze jedna osoba spędzała pandemię, te kolonie pandemiczne razem ze mną w mieszkaniu. A potem to ja właśnie nie pamiętam do końca, jak to było, bo ja miałam takie wrażenie, że ja jakiś film oglądałam o tym, co się stanie w trakcie tych kolonii pandemicznych, a potem się dowiedziałam, że to tak naprawdę będzie. Nie wiem, czy macie też jakieś takie dziwne sny czasami, bo mi się śniło, że w końcu ta pandemia jakoś tak dziwnie się odwróciła, że wszystkie rzeki i woda pitna zostały zakażone wirusem zombie. I ludzie sukcesywnie zaczęli zamieniać się w zombie. I w ogóle tam były jakieś, ale ja tam niby byłam i w tym śnie i ja niby już uczestniczyłam w tej pandemii zombicznej, ale też widziałam siebie uczestniczącą w tej pandemii, tylko że ja byłam osobą na tych takich wirusowych wakacjach, oglądającą film, co się zdarzy. To było dziwne. To było naprawdę dziwne. No, w każdym razie tak, dzisiaj miałam taki śmieszny sen, że oglądałam siebie walczącą z zombie podczas pandemicznych wakacji kolonii. Nie wiem, czy można mieć jeszcze dziwniejsze sny. W ogóle muszę sobie zacząć zapisywać sny w notatniczku moim. I jak będę miała jakieś dziwne, to chyba się z Wami po prostu podzielę. Wiecie co? Rozgadałam się trochę bardziej niż planowałam, więc chyba skończę ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Trochę inaczej wygląda ten odcinek niż to, co planowałam. Dobra, wiecie co? Zmontuję od razu ten odcinek i Wam wrzucę go jeszcze dzisiaj. I w takim razie pokażę Wam, jak wygląda. Powiedziałam, że może pokażę Wam wejście na plażę. To pokażę Wam, jak weszłam na plażę kilka dni temu. To będzie dokładnie to samo miejsce, o którym Wam opowiadałam. Także krótki klip na koniec. I tak wygląda moje życie w trakcie lockdownów na Bali. Nic ciekawego się nie dzieje. Nie pokazałam Wam spaceru z Zosią. No, jeszcze rano byłam na spacerze z Zosią, ale ja teraz nie nagrywam
zazwyczaj jak z nią wychodzę, dlatego że staram się wychodzić w ogóle bez telefonu, bo trochę się boję, że mnie okradną. Moja okolica jest bezpieczna, ale wiecie, teraz od prawie miesiąca naprawdę jest bardzo ciężko. Od ponad roku dużo ludzi nie ma pracy, ale teraz od miesiąca jeszcze więcej osób nie ma pracy. I nawet restauracje, które są otwarte, to im zarobki tak dramatycznie spadły, bo nie można jeść na miejscu. Wiecie, wiadomo, że niektórzy zamawiają nadal dowóz, ale tego jest zdecydowanie mniej i jest więcej napadów. Zdecydowanie więcej napadów. Ostatnio nawet były napady na lokalne sklepy, więc nie tylko na obcokrajowców, no... No co można powiedzieć? Ja i tak jestem zdziwiona, że tak jest w miarę spokojnie w takich trudnych czasach, więc mój dzień wygląda tak, że wychodzę z Zosią na spacer, wracam, robię sobie śniadanie, w międzyczasie ściągam jakieś materiały, które chcę opracować do pracy, przygotowuję zdjęcia dla Hati Hati, czasami pracuję nad stroną dla Hati Hati, co później nakręcę może jakiegoś vloga, siadam do montażu i tak zazwyczaj godzina trzecia. Jeżeli to jest jakiś łatwiejszy odcinek, ten, który teraz nagrywam, będzie bardzo łatwy do zmontowania. Jeżeli to jest łatwiejszy odcinek, to koło trzeciej już jest skończony montaż, ale na przykład odcinek z nurkowania, który pojawił się wczoraj na kanale, no to dwa dni go montowałam, bo miałam bardzo dużo scen podwodnych do wycięcia. Natomiast to są takie odcinki, jak ten podwodny, że to są dla mojej satysfakcji trochę. Znaczy widzę, że sporej części z Was one też przypadły do gustu, ale one cieszą się zdecydowanie mniejszą oglądalnością. Więc to są odcinki, które ja lubię montować, które ja uważam za bardzo fajne. To jest taki mój trochę pamiętnik tego, co robiłam. Moi rodzice też się cieszą, że mogą takie odcinki obejrzeć. No ale czasami właśnie dwa dni mi zajdzie na montaż, czasami zdecydowanie krócej. I co? Normalnie bym jeszcze poszła na zachód słońca. Raz na trzy dni może pójdę na plażę. Też nie chcę, wiecie, nadużywać tego, że raz na jakiś czas mogę pójść w momencie, kiedy nakazuje nam się siedzieć w domu. Tak naprawdę no to ja pójdę wziąć kawę na wynos, postoję z 5 minut i wracam do domu, więc też żadna to taka rozrywka. Nudne te dni ostatnio, ale zaczęłam też trochę więcej czytać o języku indonezyjskim. To znaczy zaczęłam się troszeczkę więcej uczyć. Chciałabym się nauczyć tego indonezyjskiego, no. Ale nie mam też za bardzo czasu, żeby tak przysiąść do takich konkretnych lekcji. A może i mam czas i szukam tylko wymówek, wiecie co, już sama nie jestem pewna. Natomiast staram się każdego dnia nauczyć przynajmniej jednego nowego słówka. Oczywiście staram się, jeżeli mogę, żeby było to więcej niż jedno słówko. I takie życie, wiecie, nudy, nudy, ale czasami lepiej jak jest nudno niż jak jest dramatycznie, jak jest dużo stresu. Także chyba nie mam co narzekać. Taka dzisiejsza pogadanka wyszła. Nie spodziewałam się, że będę Wam opowiadać o snach, ale jakoś mnie tak poniosło. Także życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bye bye. Czuję się jak przestępca. Znalazłyśmy otwarte wejście na plażę, którego nikt nie pilnuje. I idziemy. Zaparkowałyśmy skuter daleko. And this is evidence we are together enough. In this illegal activity. Zaparkowałyśmy skutery daleko stąd, żeby można było uciec jak coś.